tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.8.9 moda, który się nazywa Storage Drawers i daje nam możliwość mało, że powiększania skrzynek, to jeszcze tworzenia jakby regalików, mebli, półek i tak dalej. Także co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa mody z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Storage Drawers mod pobiera się z takiej strony, oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół i widzimy właśnie, można takie regaliki porobić, półeczki i tak dalej. I tu jest wyjaśnione jeszcze dużo innych rzeczy, a nas interesuje oczywiście zakładka Files, zatem klikamy na nią i jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie właśnie tutaj szukamy wersji 1.8.9. Najnowszy plik pobieramy tutaj klikając na strzałeczkę. Także stąd pobieramy, zawsze pobieramy najnowszy. Jak widać tutaj się zmienia bardzo szybko, wczoraj był, dzisiaj jest, także na pewno pewnie jeszcze będą następne. Także pobieramy zawsze najnowszy. Ok, i tak jak mówiłam, jest jeszcze potrzebny drugi plik, zatem klikamy tutaj. Ten link oczywiście również będzie w opisie do filmiku i to jest, tu jest krótki opis, no, nas interesuje zakładka Files, zatem klikamy tutaj na nią i jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie na wersję Minecraft 1.8.9 pobieramy najnowszy, najświeższy, tu jest akurat jedyny plik, klikając strzałeczkę w dół. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz tych dwóch plików, są potrzebne nam jeszcze minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.8.9. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8.9, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 782. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 782 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.8.9. I uwaga, w filmiku 782 ja instaluję Forge'a z końcówką 1699, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję najnowszą, a najlepiej, jeżeli już jest, to wersję rekomendowaną. W dniu, kiedy nagrywam ten filmik, jest już wersja rekomendowana i ma numer końcówki 1722 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. OK, co musimy zrobić, żeby zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8.9 i ten folder .minecraft sobie musimy gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. OK, jak mamy już skopiowany, to i to instalujemy. I co robimy? Wchodzimy do tego folderu .minecraft. Wchodzimy do folderu mods i przerzucamy obydwa nasze pobrane pliki do folderu mods. Raz i dwa. Mamy je tutaj w folderze mods. Zamykamy, jest zainstalowane. Uruchamiamy launcher i czekamy. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1722. Klikamy play i czekamy dalej. Halo. Rusz się. Dzięki. A czasami mój komputer tak jakoś dziwnie wolno działa. Także jeszcze chwila, tutaj nam się zaraz pojawi strona startowa. Okno startowe, o, tak można by to nazwać. O, i już Forge nam tutaj wszystko uruchamia, co jest nam potrzebne. To zawsze chwilę trwa, więc musimy się uzbroić w cierpliwość i czekać, czekać, czekać. OK, już mamy, wchodzimy w moc i tu mamy pierwszy plik, kameleon i tutaj mamy
drugi plik. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. Wczytuje nam się świat i jeszcze moment, już nam się pobiera teren, już mamy nasz świat. Jeszcze chwilę, niech to się wszystko tutaj ładnie otworzy. Ok, no i co nam daje ten mod? Otóż pójdziemy sobie może na górę, do domku. Bo tutaj sobie będziemy ustawiać. I teraz tak, klikamy E jak ekwipunek, no i mamy tutaj, tu mamy ulepszenia jakieś. To jest ulepszenie statusu. Pokazuje prawie pełny skład, czyli że po prostu będzie nam pokazywało, czy jest jeszcze miejsce, czy nie w danej skrzynce. A skrzynki się robi... O, tutaj są. Tu są skrzynki, tu się zaczynają. Basic trzyma 32 stowów, staków na szufladę i trzymam nad tym strzałkę, klikam R jak robak i tak się robi jedna skrzynia i dębowe deski albo jakieś tam inne deski daje nam basic drawer, czyli taką podstawową szufladę, można to nazwać skrzynkę czy coś tam. Tutaj są jeszcze z innych drewienek basic. O, tutaj jest razy 2, jak widzicie, 1 razy 2 trzyma 16 staków na szufladę i robi się w ten sposób, oj, wzięłam, w ten sposób, że dwie skrzynki i deski. Ok, i tutaj jest jeszcze o 4 skrzynki. 4 skrzynki i deski i to nam daje 8 staków w jednej szufladzie. Ok, ja tutaj sobie wzięłam tego, dobra, to wyrzućmy. Dobrze, weźmy sobie normalny taki tutaj ten i taki poczwórny, ale też bym chciała oak, gdzie jest oak? Tu jest oak. Ok, czyli postawmy sobie to tutaj. Jak widzicie, ma dwie szuflady. Ten ma 4 i ten ma 1. Widać, że są jedne jak to się nazywa? Wawla, którą mam zainstalowaną, pokazuje nam, ile tutaj jest jeszcze miejsca. Jak widzicie, szuflada numer 1 puste, numer 1 i numer 2 puste, numer 3, 4 też puste. Także teraz jak sobie wrzucimy tutaj na przykład bruk, to mamy, pokazuje nam wawla, że mamy 24 bruki, a limit jest 32 staki. Ok, to wrzućmy sobie tutaj do szufladki to. O, i tu od razu widzimy, co mamy w szufladce. O, jak widać, mamy 3 staki i 24 sztuki w pierwszej szufladzie górnej, a w dolnej sobie wrzucimy tutaj, o, i mamy piasek 3 sztuki. No i tak samo pokazuje tamtą, no ale nie możemy tego ani otworzyć i też nie wiemy, jeżeli byśmy nie mieli zainstalowanej bawli, no to nie wiedzielibyśmy, czy tam jest jeszcze miejsce na jakieś kolejne, czy nie. Zatem dobrze jest sobie zrobić upgrade'a. Właśnie tego. Ulepszanie statusu pokazuje prawie pełny skład, zatem klikamy trzymamy strzałkę, klikam R i w ten sposób to się robi. Tu jeszcze trzeba zrobić taki i jego się robi w taki sposób, że basic, drawer i patyki. Dobrze, to weźmy sobie raz, dwa, trzy takie upgrade'y i na każdą skrzynkę smyk i już widać, że jest jeszcze dużo miejsca, bo nie jest zaczerwienione. Tu już widać, że troszeczkę już użyliśmy miejsca. I tutaj też jest pusto. Weźmy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć staków. Tutaj jak widać staków można 8 do takiej każdej szufladki, zatem wrzućmy sobie 5 i jak widzicie
jest prawie już zapełnione. No, także tak to działa. Oczywiście stąd możemy sobie zabrać. Klikamy zwykłym lewym przyciskiem i zabieramy jeden pryzmaryn, bo tu mamy pryzmaryny, a jak klikniemy przyciskiem zwykłym lewym z shiftem, to weźmiemy cały stack i wrzucamy poprzez prawym przyciskiem. No i to wszystko. Także jak widzicie, mod działa, a tutaj jeszcze te ulepszenia są takie, że można to powiększyć, zwiększa bazową wartość, czyli jak tutaj można 32 staki, to będą 64, sprawdźmy to, wzięłam smyk, tak, 64 staki można już tutaj wrzucić. Także jak widzicie, mod działa, ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem trzymajcie się, pa pa! Hello.